z naszym Landgrabem, który aktualnie właśnie wybył na egzaminy, swoje pierwsze egzaminy. Ale ocenkę ma dobrą, więc nie ma się co martwić, pewnie dostanie jakieś stypendium. I tak, moi drodzy, jesteśmy w naszym stowarzyszeniu studentek. Zdecydowałam się, że jednak dołączymy tutaj i się przeniesiemy. Nasze koleżanki troszkę zmieniły wygląd, zmieniają im fryzurki, makijaż. I tak się prezentują teraz ładnie. Mirek sobie przeniósł swój pokój tutaj. Troszkę zmodyfikowałam, powiększyłam. I zapomniałam o umywalce, no. Teraz ustawimy umywalkę do łazienki. Tak na szybkiego. Tak, mamy kontrolę w ogóle nad tymi dziewczynami, ale tak szczerze mówiąc, nie wiem, czy ja w ogóle będę z tego korzystać. Raczej wolałabym, żeby one same sobie żyły. Bo to jest jednak seria skupiająca się na na Landgrabie i nie chcę za bardzo, bo to będzie, odcinki będą trwały za długo. Oczywiście tak czasem, na przykład jak teraz jest na szkole, to mogę coś porobić dziewczynami, ale one też właśnie zaraz wybywają na wykłady. Została nam Tereska. Tereska chce dostać stypendium, może jej się uda, to jej zaznaczę. Ona sobie tutaj w szachy gra logikę i kazałam to bilet, bo wiedziałam, że one wszystkie tutaj potrzebują. A już nawet Miła. To już zostawić możesz. Możesz... Kto tam... Dobra, nieważne. Mamy tu jakieś książki, czy tak niekoniecznie? Serio, nie macie książek? Tylko Mirek ma. O jest! Dostaję 5+! I otrzymujemy wysokie stypendium! Jej! Super! No to Mirek. Chcesz spędzać z nim czas? A kto to jest? Ale co, że ona też tutaj należy do naszego... bo ja, kurczę... Myślałam, że one są tylko tutaj we trzy. I ja im usunęłam łóżka. Bożenka nas podziwia. Tereska, znaczy się, kurde, tak bym się myliły. Bożenki, Tereski? No dobra, to zaprzyjaźnijmy się z Tereską, bo... Bo tak. To chico na skoroloku? Trochę tam mamy nie relacji dobrych. Połącz się, podoba ci się? Nie podoba ci się? Nieważne, bo że ty jesteś... Ja już tak mam jakieś... Moim synom nic się nie podoba. Dasz radę ją czarować swoim urokiem? I poszła na wykłady. Trudno. Już ogarnij się, Mirek. Tam wróciła... Halina. A Halina chce się z tobą zaprzyjaźnić. Halina, gdzie jesteś? Pogadajcie sobie. Kuśta konobi, ha? Skoba? Kieru? Mehine. Może ona się będzie podobała? Luka. Luka. Baciuki do? Ona ma pragnienie romansowane, więc będzie... podoba ci się. No. Od razu lepiej, Sławek. Mirek, ciągle, ciągle mnie miły Sławek. Gawaloda. O rany, w ogóle... Za głośno te wasze rozmowy. W ogóle tak, dowiedziałam się od Harley, że istnieje takie tajne stowarzyszenie. I to jest tajne stowarzyszenie chyba imienia Landgraba, więc ja, kurczę, muszę to znaleźć. A jak zagwizdzisz, to się obrazi? Mirek! To chyba było oczywiste, że tutaj nie będzie to tamto. On bez powodu tutaj nie zawitał w tym stowarzyszeniu. Powiedzcie jaki dowcip. No jaki dam? Aż tak się nie ten. Chcesz iść na randkę? Z nią? Spróbujemy? Gdzie tu jest? Zapytaj.
jestem ślepa. Zapytaj, czy są umowy, tak. A ty się, tobie się tylko siku, więc... Hej, mała. Spróbowałaby nie. Spróbowałaby nie. A co ona by chciała? Ona by chciała z tobą zjeść, tańczyć, słuchać dowcipu i pograć. No to dalej. A ty opowiedz mu dowcip. Uuu, zauroczenie, nice. Zauroczyłaś się w blondynie, ej. Mirek! Nie za szybko? Kurczę! Będę to wyskakiwać. Chyba troszkę za szybko, Mirosław. A ona tutaj już ma rozkochanek sobie, zobacz. Nieźle. Nieźle. Chodź, potańczymy. Zostawcie ten fortepian. Chodź, ja cię zabiorę swoją bryką. Ja cię zabiorę swoją bryką na jaką kolację albo obiad. Bo ona też się zauroczyła już. Tak. Mirosław, i gdzie chcesz? Chyba pojedzie z nami, nie? A Teresa tak patrzy z zazdrością. Ja to już bym tak chciała. A technika. Technika, technika. Potrzebujesz półki na książki. A właściwie to półki z książkami. O Jezus, Maria, te powiadomienia lecą i lecą. Wstawmy im tu jaką półkę, bo niech one się uczą, niech nie będą głupie. No nie. Cepnę wam nawet taką. Ale nie mam. Aha, bo to jest taka dobra. Dobra, to. O. Ucz się techniki. Ty tam sobie logikę podbijasz, to jest okej. Okay. Skończycie ten taniec? Halo, bo wam się czas skończy w takim tempie. Ona chce urządzić przyjęcie w togach. Ej, ja bym chciała to zrobić, bo może... Tak, ja bym chciała to zrobić. Mirosław i Halina. A... Biblioteka, kawiarnia, klub, park. Hmm. To chyba skoczymy sobie na przedmieście, nie? Tu jest tor kręgularski i jadłodajnia. Więc spróbujemy tam coś zdziałać z naszą Tereską. Dobrze mówię? Haliną. Boże, i one mają takie imiona, że mi się będą teraz mylić. A to widzimy się już na miejscu. Dobrze, kochani, jesteśmy. Kontynuujemy naszą randkę. Ja tutaj muszę spróbować im trochę podbić, żeby było więcej czasu. O! Ona się tutaj nie cackuje, nie cacka, znaczy się nie cackuje. Dawaj, flirtuj i tutaj z nią. Zaraz pójdziesz, siku, tylko podbijemy wam czas. Przedłużymy. Ona też już się mi zawróciła, także wiecie. O, fajnie. Daj, pomasuj. A da się już pocałować? Pocałuj ją w dłoń, wiesz, taki z ciebie gentleman jest. Pokaż się z jak najlepszej strony, Mirek. Potem ją możesz smoknąć. A ona chciała go pomasować. Co ty, jest to jakiś praca z tą stroną? Tylko ja nie jeden. I to ma tu cel w ogóle? Aha. Rekin biznesu. Ja się Mirek. Proszę. Kto by pomyślał? Wiem. Wiem, wiem. Ja wszystko wiem. Ubiegać ma. Hola, sola. Ah,
Jezus Maria, kobieto, idź stąd. Strasznie za wiedźma. Tragedia. Tak deszcz pada, wow. Chciałam wam przedłużyć czas, ale coś nikim nie wyszło. A ty możesz go jakoś pocałować. Gdzie to masz więcej akcji? Cały go. Dobra. Pocałuj gorące pocałunki, pocałuj namiętnie, pocałuj z siej twarz, pocałuj jeszcze raz gorący. Tak to zrobimy. Bierz sprawy w swoje ręce, Halina. Mirek coś tutaj nie ten tego jest. W ogóle to sobie stworzę jeszcze grupę jedną. Tych naszych studentek, co z nami mieszkają w akademiku. O tak, i wrzucimy sobie tutaj, jaką miały Halina, Teresa i Bożena. O, tutaj będzie student, stowarzyszenie. Nie mogę studentek, no to będzie wiadomo o co chodzi. Stowarzyszenie i chciałabym tutaj właśnie to... Jest Halina. Tereska. I Bożenka. No i git. Dobra, mamy już prawie na maksa tutaj randkę. Także tak, niech on... Gdzie sobie zrobić to siku? No, zaprzyjaźnili się panie. Niech zrobi siusiu i zjemy coś. Bośmy głodni. I nawet chcą razem, nie? Znaczy, Mirek chce. Tak. Halina niekoniecznie. Ale też jest chyba głodna. No, też tyje się siku. No ja tak tam za bardzo nie zerkam. Znowu Cyry, zobaczcie, on nas śledzi. Nie wiem, nikt się nie nauczył, dalej się szleja po jakichś miejscu, gdzie zamiast w domu się z żoną. Nie, on nie ma żony. Ale już jej siostry. Chodź, Halinka. Weź no, Cyr ci się podoba? Cyr jest zajęty. Ze mną jesteś na randce. Ogarnij, ogarnij kobietę, tak? Co za baba. Zamów nam danienia. Dobra, nie zawiedliście mnie. Coś tu jest porządnego, widzę. Co to w ogóle jest? Czy tutaj masz jakieś mięso? Chyba, że walka, co? Nie wiem, co to za mięso było? A tu jakieś naleśniki, czy co to jest? Co to jest? Znieść to, a znaczy skoła Halina. Nie przesadasz troszeczkę. Masz się. Chyba nie będą zadowoleni. Oni już w ogóle... Aha, bardzo mu... Znaczy słabo gospodarują te potrzeby. Dobra, ale mam nie to szybciej. Bo wiecie co, jeszcze pomyślałam, żeby zrobić tą imprezę z togami. Jestem ciekawa jak to wygląda. On też chce to zrobić zresztą. Mamy 17 minut odcinka. To może zrobimy to w kolejnym, co? Już. Żeby się potem nie spieszyć i w ogóle. Ej, myślicie, że się nam uda? Mamy 40 sekund. Zdążymy? Te emocje, szybko! No. Dlaczego nas złapali? My jesteśmy tylko biednymi studentami. Co za baba.
Weź, bo nam tu randka marzeń spadła. Weź się tu jeszcze wycałuj. Czy ty oszalałaś? Przyszedł sprzątać? Pogadałaś sobie już, Zośka? Czas upływa. No to już ją całuję, tylko sobie dobiję tej randki marzeń, nie? Znaczy w sumie niby jest, ale tak żeby było na maksa. Zobaczymy, czy możecie tu zrobić Barabara w tym aucie. Bo chyba nie we wszystkich się da tych z modów. Chociaż to chyba nie jest na tych modów. Sama nie wiem. Co mi tu gwiździesz na moją dziewczynę, Wacław? W sumie to nie jest moja dziewczyna. No patrzcie, nie mogą. Szkoda. Szkoda, może jeszcze za słabe relacje albo coś, nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Ale dobra, jedziemy teraz na chatkę. I w sumie mam już 20 minut odcinka, więc sobie na tym skończę. I w kolejnym odcinku zrobimy tą imprezę w togach. Jestem ciekawa tego, jak to wygląda. Także tak. No, na dzisiaj Wam dziękuję za uwagę. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!